Wędzony boczek. No. Za wszelką cenę musimy obronić naszą bibliotekę. Gdyby Duke Treef dostał w swoje świńskie łapska tę wiedzę, królestwo byłoby zgubione. Mamy jeszcze jeden ostatni sekret, który chcielibyśmy ci przekazać. Sekretny przepis na wrzący olej, oby posłużył ci w obronie klasztoru. Skorzystaj z surowców, które zgromadziłeś, aby odbudować i obronić stary klasztor. Twoja armia zostawiła na grząskim gruncie wyraźny ślad, tak więc odszukanie ciebie nie zajmie wieprzowi wiele czasu. Wykorzystaj pikinierów do zablokowania wojsk wieprza i nakaż inżynierom gotować smołę. Dla lepszego efektu wrzący olej powinien być wylewany na wrogów z dużej wysokości. No dobra. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pierwsze to chciałbym zobaczyć to, skąd przyjdzie nasz przeciwnik. To jest dołu. Musi z jakiejś głupiej pozycji przyjść. Aha, czyli stąd. No dobra, zobaczę. Zobaczę w pierwszym stanie, jak wygląda moja sytuacja, jeżeli chodzi o budowę tutaj czegokolwiek. Jest chujowa. Chociaż... da radę tu wybudować. Czy dałoby radę gdzieś tu? Raczej słabo. Nie będę stąd przechodzić. Okej, okay, dobra. Dobra, ja już widzę, o co chodzi. W czym rzecz. Takie rzeczy musimy jak najszybciej pousuwać. Mi się do niczego tutaj nie przyda. To jest? No. Okej. Okay, spróbujmy. Nasze zapasy żywności kurczą się. Spróbujmy. Panie. Zróbmy raz normalną rozgrywkę. Zapasy żywności kurczą się. Nie są wobec co? Spichlasz? Aha, dobra. Zróbmy najpierw gospodarkę. Gospodarka w tej chwili jest dosyć ważna. Musi być miarodajnie blisko. 3. Dobra, wojska wieprza na nas jakiś czas tręczyć, męczyć. Damy sobie z nią bez problemu radę. To musi być blisko. I od razu pierwsze co? Kilku bakerów. Bakerman. Bak. Najfajniejsza rzecz to właśnie te łączenia, kurde, przy wieżach. Okay. Potrzeba drewna. Aha, nie ma drewna. Fajnie, brawo, brawo. Kurwa, już bym z gałganiem na pierwszym rzucie? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Chyba tak. Dobra. Od początku jeszcze raz. Zagraj jeszcze raz, tak. Zapomniałem zbudować najważniejszą rzecz. Sorry, przepraszam. Targowisko. Bez targowiska to chuja zrobimy. Ty. I tym razem nie będę chciał ustawiać tam wieży, bo... no dobra, trzeba czasami spróbować jakoś zagrać normalnie, nie? Więc spróbujmy tym razem zagrać w miarę normalnie. A co za tym idzie? Będę musiał bardzo duży nacisk wziąć na pilnowanie i oglądanie tego, co się znajduje na moim terenie, przy moim zamku. Dobra, przechodzimy trochę dalej. Kładziemy tutaj tych farfocli. To wejście, no jak kurwa. No dobra. Baker, baker, baker. Żeby było to ładnie. Nie zmieni mnie. Szkoda. Potrzeba drewna. No właśnie, potrzeba drewna. To jest ten moment, w którym dobrze było mieć targowisko. Dobra. Lecimy dalej. Baker na potęgę. Tak. O, ideolo.
Bardzo ładnie zagospodarowany teren. Budujemy mur. Prawda, tu by się przydała brama. Macie rację. Pum. Jest. Tu jest brama. Wchodzimy. Dobra. Jedna z moich taktyk, którą dosyć mocno lubię, to jest ustawianie kilku murów przed takimi najbardziej obleganymi elementami mojego grodu, mojego zamku, mojej warowni. Tak. Teraz pewnie zastanawiacie się dlaczego. Pewnie w głównej mierze dlatego, że nasz przeciwnik będzie przede wszystkim atakował z użyciem katapult, których trzeba się jak najszybciej pozbyć. Może zrobię w ten sposób. Bo to jest jaka? To jest średnia, tak? Czy na nią wstawię mangonelę, nie mangonelę, ale kuszę. Jo, bez problemu wstawię na nią kuszę. Więc zaoszczędzimy trochę kamienia, ta średnia się jak najbardziej do tego nada. Czyli tu. I tu. Serio, to jest średnia? Czy ja teraz nie zrobiłem jakiegoś mega failu? Tak, zrobiłem. Nabij głupku. Myśli jak budujesz. Musi być duże. Dobra, te straty jestem w stanie pociągnąć. O, ktoś dobrze mi. Okej, musimy zamknąć tą część. W sumie nie musimy, ale wypadałoby, żeby mimo wszystko nasze wojska miały jakąś szansę zrobienia sobie w miarę dobrej obrony. Tutaj nie potrzeba nam dużo muru, bo nie sądzę, że będą nas oblegali z tylu stron. Chyba że ja jestem głupi i nie zauważyłem jeszcze gdzieś tutaj znaku. Ale chyba nie ma takowego. No właśnie. Oni będą co najwyżej stąd przychodzić. Tutaj nie widzę też znaku. Nawet oddalę sobie. Znak musi być widoczny. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. No nie ma. Faktycznie nie ma. Więc tylko tyle, co zamknę ten gród. Będzie spokój. Ponaprawiam niektóre elementy infrastruktury. Bo czemu by nie? Ta uszkodzona wieża wygląda na całkiem sprawną. No, i o to chodzi. Dobra. Mamy tutaj kuszników, których przede wszystkim jesteśmy gotowi. Tutaj, żeby oni nam tutaj cały czas pięknie bronili terytorium. My są pałkarze. Pałkarze wejdziesz tutaj. Oni będą bronić zawsze tutaj, tak pałkarze. Pałkarze też gdzieś przenosimy tu. O, ten musi też przejść tutaj. Ruszać się! Dobra. Teraz zobaczmy, jak wygląda kwestia zakupu kusz. Dobra, czy możemy sprzedać żelazo? Sprzedajemy. Mamy trochę kamienia, mało żarcia. Czy my chcemy inwestować w tych pikinierów? No zawsze to jest dodatkowe wojsko za darmo, które mamy, więc nie widzę sensu kupowania ich. Dobra. Był spory wydatek jak na pierwsze. Tak? Ja nie mam jeszcze kosza? Dobra, koszary się przydarzy tutaj. Potrzeba nam broni, sir. Ja wiem, że potrzeba wam broni. Na ramię broń. Bronia zawsze się przydaje.
Szybki marsz! Tu i tu. Za mało złota, mój panie. Kurwy, zobacz. Dobra, co mogę jeszcze sprzedać? To mogę. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Ach, kurw. Ile to poszło? Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sir. Wystawiacie mnie na próbę gnojki. Jeszcze ich kurwa kupować za 30! Dobra, na szczęście mamy bardzo mocno zwolniony czas, więc mamy szansę się tu jakoś dobrze zabezpieczyć. Zanim dojdziemy do sytuacji, w której... Nasz skarb pustoszeje. Dobra, możemy teraz trochę podnieść. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Jedzenie i te sprawy. Mamy bardzo dużo osób niepracujących, więc trzeba dać im jakieś miejsce pracy. Przyda nam się jeden krowiarz, albo jeden, nawet dwóch. Obok wstawilibyśmy sobie, gdybyśmy mieli pieniądze, pracujących tutaj niewolników. Niestety, kurde, nie pomyślałem jak zwykle, że żelazo by nam się przydało. Kurwa, to jest naprawdę spory kawał drogi. Czy ja chcę inwestować tutaj mocno w te sprawy? Tym bardziej, że też nie mam za dużo drewna. Pomyślmy. W sumie mogę inwestować sporo w jedzenie. Jedzenie też jest dobrą inwestycją. Czyli zrobimy tak. Dwie farmy jeszcze. Więcej piekarzy. Wy będziecie bronić króla, jak będzie zabawa. Jak możemy pomóc? Boże, ale to naczynie wasza łaskawość? Trzeba coś zbudować? No moje? Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Wy możecie się później przydać. Wasza łaskawość? Tak, dwóch. Przygotowaliśmy narzędzie. Dobrze. Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. No dobra, przyspieszę już czas do 55. 50, sorry. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Stanowczo za dużo czasu poświęciłem na to, że sobie tutaj czekamy bez sensu. Jak wygląda kwestia kamienia? Ustawić tutaj. Nie ustawiałem tak, ale co z tego? Myk. Myk. Wiadomość od wieprza. Weźcie w bębny, zadmijcie wrogi. Oto wieprz nadchodzi w blasku pożogi. Potrzeba więcej złota. Jesteś głupi mnichami. Weźmy tych mnichów. Nie wiem, gdzieś tutaj. To ci dopiero odległość. To jest w sumie test, bo chciałbym sprawdzić, czy ja nimi mogę jakoś tak wymajkrować. To jest duża odległość dla balist katapult. Wojska wieprza atakują.
To od razu inżynierowie. Gdzie moi czarni mnisi? Tak. Czarni mnisi, bardzo cisi. Widzę, że nie mamy praktycznie żadnych. Ale to żadnych. Jednostek, które by były jakoś takie uprzykrzające życie. Zanim oni dojdą tymi inżynierami, to kurde zdechną. A więc naprzód. Okej, okay. Tutaj rozstawili namiot. Tak też się stanie. Okej, okay. Są kusznicy. W ogóle nie pamiętam, czy ja jestem w stanie zniszczyć namiot ustawiony w ten sposób. No jestem. No co zrobiliście? Mamy jedną linię obrony, linię atakującą mniej. O chuj, oni są słabi w pizdu. Wiadomość od twojego skryby. Ludzie chcą mieć kościół. A wiecie co mnie tam wchodzi? Kurde. Okej. Okej, to weszło trochę miernie. Teraz będą mnie wkurwiać. Teraz będą znacznie wkurwiać. Kurwy. Ja pierdolę. Tak, żaden nie ujdzie z życia. Stratę w kurwa. Wszystko przez kurwa kryte. Gdzie to kurwa są te reszty? Reszty. Kurwa, trzech ich zostało. Odpadliśmy ataki wrogów. Jej, fajnie. Maszerujmy z dumą. Fajnie, że odpadliśmy. Kurwa, cieszę się. Kogo jeszcze kurwa napierdalacie? A tych tu. Złomasów. No dobra. Wasza łaskawość? Jak się okazuje, moja taktyka ma jedną wadę. Jak podchodzę do tego. Stanowisko na maku łabyżnik. Czemu ja straciłem aż tyle jednostek? Uwaga! Dobrze. Czy naprawdę mi balista ich wyjebała? Przychodzi mi żadne inne lepsze słowo w tym momencie niż stwierdzić.
kurwa. A taka konkretnie. Ludzie chcą kościół. Ej. Może kurwa katedrę mam wypierdolę. Straciłem w chuj wojska teraz. Dobra. Jedzenie, sprzedawać jedzenie. Kupić trochę kamienia. Zrobić mniejsze wieże. Mniejsze wieże. Tu jedna. I tu jedna. Tylko po to, żeby kurwa ci kusznicy byli bezpieczni. Ruszać się. Sir? Szybki marsz. No ja się załamałem w tym momencie. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę. Cieszę się. Fajnie. Jestem zadowolony w chuj. Dobra, mamy trochę... Kurwa, 20. Sprzedamy trochę żarcia. Czekamy na łuczników. Potrzeba nam broni, se. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Jakieś polecenia? Wyruszamy! Przygotować piki. Piki jeży naprzód. Wojska wieprza atakują. No, fajnie. Okej, mamy więcej łuczników. Łuczników, sorry. Ja nie wiem, co ja zrobię, kurwa, dzięki tym stratom. Czekamy kurwa na się... rozkazy. Potrzeba nam broni, ser. Czekamy na rozkazy. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. Na ramię broni. Tutaj. Jak ciebie sobie ustawię. Od tego tutaj. Naczynia zrobią mi się pęcherze. Wasza łaskawość? Trzeba coś zbudować? Zgłaszam się do służby przy oleju. Tak? Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Czego ci trzeba? Nawet się nie zorientują, że już są sztywne. Hej. Okej, jednego. A niby jak mamy tam... Już są, Matt. Przecież oni tu potrzebujesz trochę czynić. Ruszać! Dobra. Rób! Co rozmawiasz? Już tam idzie. Co mam? Maszerujmy z dumą! Jeży, naprzód! Łucznicy w gotowości! Już tam zmierzamy! Uważaj! Już tam biegnie! No to może być... Przygotowali się na cel! Znowu udano! Wylać ogień! Znowu w chuj mnie. Ruszamy natychmiast. Mam tu dziurę? Mam tu dziurę! Tak jest. Tym najgorszym taktykiem biegam. Jakieś polecenia. Robi tak. Tak, robi tak. Z jednego ataku jeszcze trochę. Rób
został pokonany. Złoto wpływa do naszego skarbca. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Dobra, trzeba coś zmienić w tej rozgrywce. Pierwsze, naprawić. Po drugie, weźcie mnie stąd, kurwa, te schody, bo nie zdzierżę. Nadchodzimy. Tak? Łucznic. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Tutaj mogę ustawić fajnie sobie. O, tu wiadomość jeden ruch, od wieprza. Co to? Co się ze mną dzieje? Tu jeden rów. Tu jeden rów. Potrzeba tu smoły. Za mało. Dobra. Smoły, mój panie. Myk. Co jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No. Łucznicy w gotowości. Tutaj. Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. Tu. Okej. O, na wszelki wypadek zrobię im nawet takie przejście, żeby szli konkretnie tędy. No. Spoko. Trzeba zrobić trochę piechoty. Trzeba będzie tutaj pilnować. Jedzenia. Dobra, sporo. Zapasów na jedzenie też sporo. Luzik. Arbuzik. 5. 290. Wolę kusznik. Raz, dwa. Dwa. Nie masz wystarczającej ilości złota. Jak? Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Nie masz wystarczającej ilości złota. Tak jest, szef. Nie będziecie mi mówić, co mam robić. No mimo wszystko, kurwa, zrobię co to jest. Dobra. My są pałkarze. Czego ci trzeba? Zostaw się tu. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie, prawie nie mamy już żywności, ser. Spokojnie. Piekarze już idą. Robią tyle chlebku, że się nie... Czego? Nie opamiętam. Na pozycjach. Daj nam zadanie. Zajmuję stanowisko przykopne. W pewnym stopniu mogę zrobić pułapkę. Czy oni przede wszystkim tutaj będą szli? Nie? Tak jest, szef. Jedna pułapka jest właśnie tutaj. Uwaga! Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Tak. Momencik, spróbujmy. Tak. Dobra. Wy będziecie czekać tutaj. A spróbuję, to jest ryzyko. To jest ryzyko, jest zabawa. Tak. Gorzej jak zaczną iść ten. Wtedy już nie mam pomysłu. Czekamy na rozkazy. Tak? Dobra. My są pałkarze. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Dobra. Stańcie ruchy, tutaj. Ruchy. Uwaga! Potrzeba nam broni, ser. Na rozkaz. Ruszać się. Nie wiem, miałem pomysł, ale jak możemy? Zgłaszam się do służby przy oleju. Aha, to po prostu stoisz przy oleju.
balista ustawiona na pozycji. Nie wiem, czy one są skuteczne w tym wypadku. Wasza łaskawość? Wystarczająco dużo złota, aby móc wyszkolić? Zgłaszam się do służby przy oleju. Tu się przyda jeden, właśnie z olejem. I tu się przyda jeden z olejem. Trzeba coś zbudować? Ostrożnie z tym! Sprytne taktyki przechodzenia. Co mamy zbudować? Boże, ale to naczynie parzy. Przygotowaliśmy narzędzia. Od tego naczynia zrobią mi się fęchery. Co? Coś się podpaliło? Ale widzę, że mamy deficyt zboża. No ja, bo już mamy tylko 3, a nie... nie, są 4. 3. Jeżeli zniszczyli jedno, dwie. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę. No nie dobrze, że widzieli. Nie? Ale spoko, przynajmniej mamy. To kurwa są 4 ataki? Uff. Pizdu. Chujnie. Chujnie zgrzybnie. Okej. Wojska wieprza atakują. Dobra. Zobaczmy, jak nam teraz pójdzie. Z tobą wcale nie małą armią. Czego? Ja czekam, aż oni tylko zaczną budować te. Tak jest, szef. No. Nadchodzimy. Gdzie wybudują? No nie widzę namiotów. Ruszaj się, psy. Wystraszyłem ich? Ustawiona na pozycję, czy to na pewno słuszna decyzja? Balista ustawiona na pozycję. Pierwszy. My są dwa. Ruch. Nadchodzi. Rusz. Uczucie w gotowości. Ty dobrze. To stanowisko jest głównością z tego naczynia. Wasza łaskawość? Dobrze, ale od tego naczynia zrobią mi się pęcheli. Niech się wie. Tak jest. Trzeba coś zbudować. Z tego naczynia okropnie się kopać. Spróbujcie. Obrońcy zamku trzymali się ciebie. Tak. Stój! Plan był dobry. Um.
pożar! Wioska mi się pali! Jak to naprawić? Moment, gdzie tu było? Tu? Studzienka? Studnia? Nie? A. Nie to. Nie to. Zatrzymajmy czas. Ja tutaj nie powinienem mieć jakiejś studni czy coś? Nie? Nie wiem, no wiele wyżej. Dobra. Czego ci trzeba? Pewnie powinien zacząć spadać. Zmniejszać się. No. Mniej więcej coś takiego. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Dobra. Ogień opadł. Jest dobrze. Nie jest dobrze. Chcieliśmy... Co teraz chciałem zrobić? To był naprawdę srogi nie wypał. Ale jak srogi? Wasza łaskawość? Co mam zbudować? Zgłaszam się do służby przy olei. Ale tak miję. Jakieś polecenia? Ruszamy natychmiast! Nie wiem już co ze sobą zrobić. Co ja to mogę zrobić? Tak? Tak? Wiadomość od Sir Długoręki. Odzyskaliśmy kontrolę nad kolejnymi ziemiami, a nasze szeregi wciąż rosną. Kurde! To znam razy słabo. Ale nie jest tak, aż tak słabo jednak. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Też bym podejrzewał, że... Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzeba drewna. Na pewno jakoś tędy przejdą. To głównie tędy szli, nie? Szli, prawda. Przygotowaliśmy narzędzia. Okej. Ty staniesz tutaj. Wasza daj dwójka. Nam zadanie. Ty staniesz. Boże, ale pod tutaj. Tego naczynia zrobią mi się fęcherze. Jak możemy pomóc? Z tego naczynia ostrożnie stój. Ale tutaj, górę. Wasza łaskawość? Boże, ale to naczynia. Weź tam tutaj, chłopie, i nie wiem, rób co chcesz. Trzeba coś zbudować? Od tego naczynia zrobią mi się fęcherze. Okej. Okay. Czego? Tak jest, szef. Dobra. Ruchy, ruchy! Ja już nawet nie wiem, jak was mam tutaj rozlokować, chociaż... Może... Czekamy na rozkazy. Wierzę. Tak? I was w sumie też. Sir? Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie... Wyruszamy! O matko, ja już nawet nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Mi się wydaje, że ja sobie potrzeba zapiszę. Zapisywanie. O kurde. Czy ja mogę kupić cokolwiek?
O, więc co mogę kupić? Oddział przeszkadzający. To w sumie pałkarze mogę. Ta. My są pałkarze. Co? Nadchodzimy. Przegrupować się na stanowisko. I zakupić tych tam frajerów zwykłych. Możesz i na nas liczyć. Potrzeba nam broni, sir. Możesz na nas liczyć. No to dobra. O, wy gdzie idziecie? Co za to, what the fuck? To tak bez sensu, wie? No, okej. Okay. Aha, dokąd idziemy? Wy będziecie tutaj stać. I chuj. Będziecie jednostkami przeszkadzającymi, które będą zmuszały jednostki tutaj walczące. Dostanie w ogniu. Cóż za genialny plan. Chleba mamy dużo, więc możemy go sprzedać. Kupić coś przydatnego. Więcej kup. Dużo niepracujących osób. Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam broni, sir. Na ramię broń. Szybki marsz. Nie masz wystarczająco dużo złota, aby móc wyszkolić tę jednostkę. Jeszcze jedno. Nie masz wystarczająco dużo złota, aby móc wyszkolić tę jednostkę. Co mamy zbudować? Przygotowaliśmy narzędzia. Daj nam zadanie. Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Nie musicie. Dopię z tymi drewnami. Ja już tylko czekam. Już przydałoby się trochę lepiej. Nie masz wystarczającej ilości złota. Luzik, arbuzik. Już mam pomysł. Nie masz wystarczającej ilości złota. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sir. Nie masz wystarczającej ilości złota. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra. Ile zostało? Wiadomość od pieprza. Łupku, wiesz co to za dźwięk? To ja stukam cię w czaszkę. Zmiażdżę cię. Zamknij się telefon. Kwestie mieszkaniowe.
Ile? O, jedna baryłeczka. W sumie? Czy kupię jeszcze jedną? Wojska wieprza atakują! Chwała, nie kupię. Okej, okay, czas troszkę zwolnić, ja tutaj sobie mimo wszystko wybuduję jeszcze te... Potrzeba smoły. Przecież... Ty gnoju, czemu to ma mieć smoły? Okej, okay. Przeszło jej teraz od kurwy. Jeszcze troszkę. Szczęście, mamy tutaj jednostki, które będą skutecznie przeszkadzać. Już ruszamy. No to drogę. Dokąd ty razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić. To. Tak, one stoją tutaj, więc pewnie nie mogą wybudować. Jak będzie róg do ataku i tutaj nic nie powstanie, to nic nie zrobię. Kurwa, to jest całkiem spięte. Okej. Okay. Chcecie to zniszczyć. Możesz. A wy zwracajcie na siebie uwagę. Zwracajcie na siebie uwagę. Dokąd idzie? No to w drogę. No fuck, czemu tego nie mogę zniszczyć? To zniszczcie to. Gotowi do boju, sir. Okej. Czekać, aż kolejną bliżej. Czego ci trzeba? Jakie polecenia? Czekamy na rozkaz. Okej. Uwaga! Aha. No, tu się nic nie dzieje, tu są łucznicy. Balista ustawiona na pozycji. Okej. Okay. Zrobimy co na naszej mocy. Balista ustawiona na pozycji. Nie boję się śmierci. Szczerze jest. Ty. Dobra, nie ma. Jest to zrobię ostrzał. Tak. Okej, kurde, to jest droga. Przejście kurde. Nie można tutaj tego zbudować. Nie można tutaj. Nie można tutaj tego zbudować. Potrzeba smoku. Okej. Okay. W gotowości. No spokojnie, strzelajcie sobie. Harbować strzały. Czekamy na rozkazy. Kurde, już jest. Dobra. Wpadliśmy na taki dróg. Dziękuję. Ja uważam, że za duże sensy. Nie, za głupie zagrania, za głupie niedopatrzenia i za głupie głupstwo. Bez problemu byśmy zrobili to wszystko bez dużych strat na początku i tak dalej, i tak dalej. Gdyby nie głupi fakt. Naprawdę głupi fakt, że nie zauważyłem, iż balisty zabijają mi. Ojej. Po prostu tak. Czemu ja mam tak mało? Czemu kurwa tam nie ma jednostek? What the fuck?
Z pół godziny czekania aż nie wyjdą. No dobra, świetnie. Tak czy siak, udało nam się to zrobić. Prawie że bez problemu. Było to przynajmniej do zrobienia bez problemu. Tym bardziej, że to jest poziom normalny. Ale jeżeli... człowiek zna ścieżki botów, które niestety czasami się zmieniały, ale mimo wszystko, kurde, były w tę stronę. Nie? Odstawić to odpowiedniej ilości smoły. Wiadomość od wieprza. Jestem wściekły! Rozedrę cię na kawałki! Nie maleńkie kawałeczki! Zwycięstwo! Wracamy na jednostki 41%. Mogło być tego wiele mniej z racji tylko tego początku. Ale się udało. Naczynia z wrzącym olejem z twojego arsenału okazały się niszczącą bronią. To w połączeniu z twoimi słusznymi decyzjami taktycznymi pozwoliło rozgromić ogromne siły szturmowe wieprza. Czyżbyśmy wracali do bazy wieprza, zagarniając jego ziemię ponownie? Tym bardziej, że zostaną już tylko 4 misje, zostaną jeszcze dodane 4 odcinki, więc już najwyższa pora zabić wieprza i pójść po wilka. Zatem serdecznie Wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i cześć. Jeżeli Wam się faktycznie podobało, to zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz i najważniejsze, udostępnijcie, żeby więcej osób to widziało. Trzymajcie się, cześć.